jest fajna przystań. Fajna jest przystań, bo słońce świeci bezpośrednio na ciebie. Godzina 9, czyli tam był wschód. Głodne kleszcze. Przyjdziemy tu innym razem. Jeszcze zielone drzewo. To jest fajne miejsce na kampery. No i jedziemy tutaj zobaczyć na tą przystań. Fajno. To jest właśnie to. Mamy taką aurę teraz. Nie ma nikogo, jest godzina 9:20. O, tutaj jaka fajna przystań. Nie wiem, o, kaczki srają. I co my tutaj mamy? Fajnie te stopnie są. Dookoła kaczki sle. Nawet nie uciekają. Dobra. Tutaj trochę z mapy. Gdyby ktoś coś potrzebował kiedyś. Gdzie, jaka ścieżka idzie, jak oni tutaj rozmieścili to wszystko. I co oni tutaj mają? O, na jesień robię na zdjęcie. Drzewka już są kolorowe. Dobra. Koniki widzieliśmy, żabki też są. No i dobra, i tutaj jeszcze dodatkowo dużo tych punktów ogólnie, nie? Gdziekolwiek można wyskoczyć, zobaczyć, pojechać. Okej. Tu było molo. Ale czemu tam jest? To musiało się urwać w takim razie, bo to nie mogło się aż tak zatopić, bo woda. No chyba, że przybrało tyle wody, ale. Wątpię. Dobra, tu jest taka fajna aura. Tam pójdziemy w tamtą stronę, do samego końca pojedziemy. I tu jest to fajne drzewko. Bo ono tak wyrasta właśnie na skraju, jeszcze na lądzie. Jest tak rozgałęzione, super ładnie to wygląda. Dobra, koczuszki. I tu jest też tak fajnie, klimatowo. Stan wody. Okej. No tak jest. I po drugiej stronie jest taki resort, tak jakby wypoczynkowy. Ok. No i pójdziemy w stronę zamku tamtego. Zobaczcie. No i tutaj jest ten zamek. Ok. To jest trochę z historii. Kto, kiedy, skąd. To jest fajne podświetlenie, żeby było widać tablicę ogólnie. No i tu jest takie jedno z wejść do tego zamku. Fajnie kamery. Okamerowany ten teren. I tutaj no ze wszystkich stron są te kamery. Od początku to są te jeszcze stare kamery. To od dawien dawna musiało być. O, tu jest jakiś znak 100 na godzinę. Czemu 100 na godzinę? O co chodzi? To na górze jest drzewo związane jakimiś sznurami, żeby się nie rozlazło. No i tu też jest takie molo zrobione. Tylko metalowe. Mam na przykład informację, jakie tutaj gatunki ptasie sobie żyją. do 20 lat z parami. To tak na pełnej prędkości można, tylko mniej więcej po trochę strzaić się, o co tutaj może biegać. No, takie gatunki. No i dobra. Tutaj za bardzo bym nawet nie chciał przesiadywać, bo ze wszystkich stron cię widać, a tu ludzie widać albo słychać z tego parkingu. Puszczamy drony. No, tu już byliśmy nieraz. To jest taka przystań. Rozlewisko. Tutaj zrobił ktoś jakieś molo. Może dla rybaków. Tamte cztery krzesełka, one są tylko przesuwane z jednego miejsca na drugie. No i tak to wygląda.
Ogólnie słabo tutaj z tym łowieniem, bo wszędzie widzę gałęzie wystają, to by zahaczył od razu. I tyle by było z tego, dlatego tu może nie widzę tych wędkarzy, bo zawsze jest pusto. Dobra, wracamy.